Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk, Gazeta Finansowa. Dziś o tym, że branża alarmuje, że węgiel sprowadzany z Australii i z Indonezji do Polski jest bardzo marnej jakości. Między innymi o tym, czym będziemy palić zimą, porozmawiam już za chwilę z panią poseł Gabrielą Lenartowicz. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Cieszę się, że znalazła pani czas, bo w podróży dla nas i odpowie na parę pytań, które są naprawdę dla nas bardzo, bardzo istotne. Pani Gabriela Lenartowicz jest członkinią Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Pani poseł, według premiera mamy już 4 miliony ton węgla. Jest on sprowadzany do Polski z różnych stron świata. Proszę powiedzieć nam, jak rozróżnić, który jest lepszej jakości? Trzeba najpierw przypomnieć, że my mamy tę sytuację na skutek takiego nagłego odcięcia dostaw z Rosji, na który rząd nie przygotował nas ani wcześniej, ani nie starał się tego kryzysu w jakiś sposób nie tyle spacyfikować, co rozładować. A w szczytowym okresie sprowadzaliśmy z Rosji 13,5 miliona ton węgla rocznie, tak było w 2018 roku, i to jest węgiel, który ze względu na swoją wartość energetyczną, ale także niższe niż krajowe zasiarczenie, niższą wilgotność i odpowiednią granulację był zużywany głównie w sektorze komunalnym, przede wszystkim do opalania domów, przydomowych kotłowniach. Takiego węgla na rynku, zwłaszcza tak przy tych gwałtownych próbach sprowadzenia go z krajów zamorskich, jak to pani minister Moskwa określiła, takiego węgla nie ma. Po prostu takiego się nie produkuje. Te kierunki, z których próbowano, bo tak naprawdę nie wiemy, ile węgla zakupiono, zakontraktowano i skąd, ale ten, którego się spodziewamy, który dopływa do Polski via porty, to jest węgiel, który jest, jak to mówi branża, takim niesortowym, czyli tak naprawdę niesortowanym węglem, pochodzącym głównie z odkrywek, o niskiej kaloryczności, dużym zawilgoceniu, przecież w portach pokazują, że to jest takie błotko, z którego woda cieknie i o lepkości takiej, żadnej granulacji, skoro ma taką lepkość błotka. Gdybyśmy chcieli odpowiednio wcześniej się przygotowali i chcieli zastąpić ten rosyjski węgiel, to należało zrobić to z dużo większym wyprzedzeniem. Na przykład inne kraje europejskie stosując embargo, dały sobie trochę czasu na zakontraktowanie alternatywnych kierunków. My nie, ba. Nawet zostawiliśmy już zapłacony, czyli polski węgiel po drugiej stronie granicy, bo nikt dobrze nie pomyślał. Co z tego węgla można będzie zużyć, to jest w ogóle dramat, bo mówi się, że o przesianiu, ale tam niektóre frakcje to w ogóle się do przesiania nie nadają i to nie jest tak, że on jest albo drobniejszy, albo mniej drobny, czy grubszy, ale tam jest wszystko. To jest tak, jak jest odkrywkowo dużymi koparkami wybierane. Tam jest i skała płona, i wszystko, co jest możliwe. Ten węgiel nie ma żadnych standardów, bo przewidując jakby ten problem na końcu, że taki będzie, pani minister Moskwa najpierw wydała rozporządzenie, przedłużając kilka razy o 2 miesiące możliwość odejścia od norm w dopuszczeniu do obrotu węgla, a następnie przy zmianie ustawy mamy ten okres wydłużony do 2 lat. Czyli w tej chwili mamy sytuację prawną taką, która pozwala właśnie na dystrybucję tego czegoś, co jest nazywane czasami węglem, że nie ma norm dopuszczających do obrotu na cele bytowe
one są zawieszone, te normy węgla niskiej jakości, który był toksyczny, patrząc na kwestie i smogowe, i toksyczny nie tylko dla naszego zdrowia, ale także dla naszych urządzeń grzewczych. Oprócz tego mamy niby zniesione normy na węgiel brunatny. Ale jeśli chodzi o węgiel ten tak zwany kamienny, którym bez norm możemy handlować, to w niektórych województwach, na przykład w województwie śląskim, nie można nim palić. Można nim handlować, ale nie można nim palić. Teraz gminy będą kupowały w narzucony sposób od rządowych agencji węgiel, śląskie gminy na przykład, którym nie można palić z tego względu, że mamy uchwałę sejmiku antysmogową i grozi za to na przykład 5000 kary. Zresztą nie tylko u nas. Z węglem brunatnym jest jeszcze gorzej, bo mamy sytuację taką, że nadal nie można na cele bytowe nim ani palić, ani obracać nim, czy ani handlować nim, ani go użytkować. Jedyne, czego nie można, to nakładać mandatów i kar z tego tytułu. Takie mamy absurdy obecnie, jeśli chodzi o regulacje. Ale tak jak powiedziałam, specjalnie zostały zniesione normy dla węgla właśnie po to, by móc tym czymś, co przypływa do portów, handlować i udawać, że sprowadzamy opał do naszych domów. Jak rozróżnić, który węgiel mimo wszystko jest lepszej jakości? Tak naprawdę ten węgiel powinien mieć certyfikat jakościowy. Takie normy są i obowiązują, i ten certyfikat jest podstawą handlu, bo nie można kupować czegoś, co być może w domyśle przypomina węgiel, tylko towar o określonych parametrach. Myśmy powinni o tym wiedzieć, z tym, że spółki, zarówno Agencja Rezerw Strategicznych, jak i spółki Skarbu Państwa, które obracają czy importują ten węgiel, zasłaniają się tajemnicą handlową, za ile go kupiły i jakie parametry, jakie kryteria on spełnia. Więc to jest takie kupowanie kota w worku i między innymi dlatego ten obowiązek został i to ryzyko zostało przerzucone na samorządy, nie tylko z tego powodu, że tego węgla tak naprawdę nie ma, czy nie w wystarczającej ilości i po odrzuceniu tego czegoś, co się w ogóle do palenia nie nadaje nawet, ale także dlatego, żeby na gminy przerzucić ryzyko jakby nie spełniania kryteriów jakościowych, także pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi. I to wtedy gmina będzie winna temu jako kontraktor, że coś takiego bardziej truciznę niż opał oferuje mieszkańcom. A czy węgiel niskiej jakości może zniszczyć nasze instalacje i kotły? Oczywiście. Przede wszystkim, jeśli chodzi o tych, którzy na przykład wymienili swoje kopciuchy na piece piątej generacji, na przykład z podajnikiem na tak zwany ekogroszek, to na samym początku zaczyna się przy tej ilości siarki i zawilgocenia, może nam się de facto te instalacje rozpaść. Wiemy, jak to wygląda, jak wyżerają związki siarki, kwasy przede wszystkim, ale jak wyżerają te ślimaki, te urządzenia, ruszta obrotowe i jak to wygląda. Także to nie tylko nasze płuca, nasze serca zostają zżarte, że tak powiem, przez te związki siarki bądź dioksyny w przypadku ludzkiego organizmu, ale także nasze urządzenia. Ba,
mając tego świadomość, jak toksyczne jest to coś, co się sprowadza, zostało wprowadzone w przepisach jeszcze jedno zniesienie norm wszelkich, a mianowicie jest delegacja dla regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Przypomnę, że jest to agenda rządowa. Jest taka możliwość, żeby regionalny dyrektor ochrony środowiska zniósł na wniosek ciepłowni lokalnych wszelkie normy na emisję spalin. I to po to, żeby móc tam spalać cokolwiek, nawet z ryzykiem uszkodzenia urządzeń, ale by emitować do powietrza takie trujące spaliny, i to trujące i niszczące otoczenie, między innymi dlatego, że są poważne obawy, że na skutek braku czy ograniczenia dostaw gazu nie będzie, będzie ograniczona produkcja wszystkich tych czynników, czy odczynników, czy materiałów, które pozwalają na filtrowanie spalin. Także można będzie spalać cokolwiek, byle nieopłonne, jak mówi prezes, i emitować do powietrza coś, co może być nawet z tych dużych kominów zabójcze. Nie tylko dla ludzi, ale także dla urządzeń grzewczych. Pani poseł, a czy zamieszanie wokół dostępności węgla będzie widowało ceny również tego surowca gorszej jakości? Czy jesteśmy skazani na przepłacanie? Znaczy generalnie rząd proponuje jakąś tam kontrolę, ale przecież mógł już takie ceny, że tak powiem, urzędowe paliwa zostały poniżej 1000 zł ustalone. Przecież ta ustawa, ona sobie umarła, ale nikt jej nie wycofał. Ale to się okazuje nieskuteczne w tej chwili. Narzuca się ceny maksymalne, jakby narzucając gminom, że ten koszt tego transportu i wszystkie inne koszty dystrybucji będą limitowane, a jeśli nie wystarczy, to gminy będą musiały dołożyć już nie wiadomo kosztem czego. Jeśli tego nie zrobią, to gniew ludu, że tak powiem, czyli marznących Polek i Polaków, będzie skierowany na samorządy, a nie na rząd. Tak się przynajmniej rządowi wydaje, aczkolwiek myślę, że Polacy więcej mają rozeznania na ten temat niż się rządzącym wydaje. To jest problem duży, bo chcąc formalnie się przynajmniej wywiązać, to te ceny na rynku komercyjnym trochę lepszej jakości paliwa będą rosły, bo trzeba je będzie zabezpieczyć dla szpitali, dla szkół, bo już przecież minister Czarnek straszył, że jeśli nie będą ogrzewane szkoły, to czy niewystarczająco dzieci odsyłane na zdalne nauczanie, to pan minister nawet zapowiedział, że tu będziemy jakiś komisarzy chyba wprowadzać. No jest to gdyby to nie było tak tragiczne i tak deprymujące, jeśli chodzi o kompletny chaos w państwie, i to nie dlatego, że ktoś sobie nawet nie radzi, tylko mam wrażenie, że rząd nie chce sobie z tym radzić i chce po prostu wykorzystać ten kryzys, że tak powiem, energetyczny, który sam spowodował. To nie tylko tym embargiem, ale tym uzależnianiem nas od węgla rosyjskiego przez całe lata, kiedy dawno mogliśmy w domach ogrzewać się odnawialnymi źródłami energii, na przykład pompami ciepła z fotowoltaiką, gdyby tylko to wsparcie państwa było na odpowiednim poziomie, odpowiednio celowane. A tak to, no ja myślę, że ten brak węgla, rząd idąc za mailami Dworczyka, chce potraktować jako to polityczne złoto, żeby przekierować gniew wobec wroga stałego, wewnętrznego, czyli samorządy. Czyli widmo braku węgla wciąż nad nami wisi. Mało, że widmo braku węgla i zimna, to wisi nad nami widmo dalszych ofiar z tytułu
smogu, nie tylko z powodu marznięcia, ale także z powodu smogu. W kraju, w którym i tak około 50 tysięcy osób rocznie umiera wcześniej z powodu zanieczyszczenia powietrza. Pani poseł, a czy odpowiedzialność za zakup, za transport i za rozdzielenie opału, ta, która ma spocząć na samorządach, jest w porządku? Węgiel dystrybuowany przez samorządy będzie mógł kosztować do 2000 zł za tonę, ale czy to wszystko będzie mimo wszystko odbywać się zgodnie z prawem, nawet jeżeli rząd uchwalił przepisy pozwalające na to? Znaczy, rząd zaproponował. Dzisiaj w komisjach sejmowych się odbywają pierwsze czytania tych dwóch specustaw, jednej do właśnie zobowiązującej de facto samorządy do załatwienia problemu, który wygenerował rząd, czyli braku węgla na rynku i jego cen oraz wysokich cen energii elektrycznej, też tak naprawdę w znacznym stopniu wygenerowanym przez złą czy brak polityki rządu w tym zakresie. To, że rząd próbuje to przerzucić, tę odpowiedzialność, tworząc jakieś bypassy w postaci takich przejściowych przepisów, nie znaczy, że to jest w ogóle zgodne z ustrojowymi normami konstytucyjnymi. Ale tak jak mówię, to nie wystarczy napisać w specustawie, że teraz ty za to odpowiadasz. To musi być systemowe rozwiązanie i z punktu widzenia ustrojowego, konstytucyjnego, to na pewno nie jest zgodne z prawem. Tak mówię, no to jest taka ucieczka od odpowiedzialności, a wręcz przekierowanie nieuchronnej porażki, próba przekierowania na samorząd. To jest smutne, to jest mało powiedziane. To jest tragiczne, że mamy państwo, tak opresyjne państwo, w stosunku do obywateli, który jednocześnie nie potrafi być wystarczająco sprawczy, żeby zadbać o interes obywateli, to taki podstawowy jak bezpieczeństwo energetyczne, czy już wprost finansowe, bądź jeśli chodzi o komfort taki termiczny podstawowy. A jakie to przekierowanie zapewnia, jaki komfort zapewnia z kolei branży węglowej? Czy to przekierowanie może nieść za sobą konsekwencje gospodarcze i ekonomiczne dla branży? To znaczy, ja myślę, że nie, bo to, do jakiego stanu także tę branżę doprowadził rząd w tej sferze zajmującej się spółkami Skarbu Państwa różnymi, to już nie będziemy się teraz rozwodzić, ale bojąc się jakby reakcji spółek Skarbu Państwa i chroniących swoich marsz, z których dobrze żyją zwłaszcza zarządy, to rząd stara się w tych wszystkich przepisach jakby zabezpieczać interesy branży energetycznej, branży węglowej, próbując rekompensować też zresztą na koszt Polaków i zaciągniętych zobowiązań, czy to z obligacji pochodzących, czy budżetowych, stara się rekompensować te domniemane koszty, chociaż wygląda na tym, że z tego kryzysu energetycznego i politycznego to najlepiej żyją spółki Skarbu Państwa energetyczne i wokół energetyki. Gminy i miasta brały na siebie już odpowiedzialność za pandemię, przyjmowanie uchodźców, to znaczy brały szereg obowiązków związanych z tymi dwoma wydarzeniami. Czy powinny przyjąć to wyzwanie mimo wszystko? Czy je na to stać? Znaczy, samorządy nie mają wyjścia, po prostu odpowiadają. Po pierwsze, samorządowcy są odpowiedzialni, to są odpowiedzialni na takim zupełnie podstawowym poziomie, bo odpowiadają przed swoimi niemal sąsiadami, którzy ich rozliczają z tego, w jaki sposób zarządzają ich jakby codziennością w tym wymiarze takim publicznym. Mimo że to nie należy do zadań samorządu, tak samo jak goszczenie uchodźców też bezpośrednio
zwiększenie tych zadań nie należy, mimo że nie są pokrywane koszty tych zadań, jeśli by przyjąć, że to jest zadanie zlecone przez państwo, to jednak podejmują w no, dobrze pojętym poczuciu odpowiedzialności i troski o swoich mieszkańców to wyzwanie, ale w pewnym momencie kończą się też możliwości i zasoby. Ale w tym szaleństwie jest metoda. Ja właśnie usiłuję to powiedzieć powielokroć. Rząd z całym cynizmem chce, żeby samorządom, nawet jeśli chcą się podjąć tego, jeśli chcą to robić, to żeby im się nie udało i żeby Polki, Polacy złościli się na swoich samorządowców i w końcu uznali, tak jak PiS, że samorząd jest do niczego niepotrzebny, jest potrzebny jeden główny właściciel państwa, który powie nam, jak żyć, co robić i będzie rozdzielał i łaski, i kary wedle politycznego czy ideologicznego uznania. Dziękuję bardzo. To jest gorzkie i przykre, co mówię, ale nic nie wskazuje, nic nie daje dotychczas nadziei, że ten rząd i ta władza będzie się zachowywała inaczej i że to się kieruje troską o współobywateli. Jeszcze raz pani dziękuję. Pani poseł Gabriela Lenartowicz była gościem Gazety Finansowej. Udanego dnia, pani poseł. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego dziękuję dla pani. Wszystkiego dobrego państwu.